Ja gram w Niemczech już od dłuższego czasu, więc mniej więcej znam też atmosferę w niemieckiej męskiej piłce ręcznej, że nacisk na ten zespół jest ogromny. Tym bardziej, że ostatnio nie występowali na imprezie mistrzowskiej, więc tutaj ciśnienie na pewno jest bardzo duże, jeśli chodzi o zespół niemiecki. Jestem sama ciekawa, na pewno dwa bardzo fajne zespoły, super mecze i oczywiście my trzymamy kciuki za naszych panów, jesteśmy z nimi sercem i głową. Tak samo oni nas wspierają, jak i my ich. Wiadomo, że ich sukcesy cieszą nas, cieszą ich samych. Przekłada to się później na popularyzację dyscypliny, na czym każdemu z nas zależy. No ale też wiadomo, że jeżeli wygrają, to zawsze serducho się raduje, bo to są zwycięstwa, jest ważna kwalifikacja. Całą duszą myślimy o chłopakach. Myślę, że tradycyjnie zorganizuje się wąski klub kibica, taki 21-osobowy. I trzymamy kciuki, tak jak zawsze. Na pewno mocny przeciwnik. Myślę, że każdy fan historii musi ten mecz zobaczyć. To będzie wielkie święto dla nas, w ogóle dla wszystkich sportowców, żeby mogli obejrzeć się piłkę ręczną na tak wysokim poziomie i będziemy mocno trzymać kciuki. Zrobimy wszystko, żeby udało nam się zebrać ekipą i obejrzeć. I na pewno będziemy im kibicować. Zresztą zawsze im kibicujemy i trzymamy za nich kciuki.